Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, by uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie przykry obowiązek. Te słowa Alberta Einsteina nabierają szczególnej wagi teraz, kiedy także na Podkarpaciu odczuwalny jest niż demograficzny. O nowych studentów szczególnie zabiegać muszą uczelnie małe. Sprawdzimy, jak to robi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku powstała 10 lat temu i od początku mocno wpływa na życie kulturalno-społeczne miasta. Dzięki unijnym dotacjom ta niewielka uczelnia stworzyła atrakcyjną bazę dydaktyczną z 9 kierunkami i 11 specjalnościami, na których kształci się 1400 osób. Prawie od początku rektorem jest Halina Mieczkowska, która przyjechała do Sanoka z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do dzisiaj także pracuje. Jestem filologiem i w zasadzie nigdy nie przypuszczałam, że będę się zajmować inwestycjami, rozwojem technicznym, rzeczami, które kiedyś wydawały mi się dalekie. Jednak ze wszystkim można sobie radzić. To jest główny nasz obiekt, tak? Zlokalizowana hala sportowa, pełnowymiarowa, do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sekcji AZS-u. No oczywiście z widownią i zapleczem, to jest nasza aula nowa, reprezentacyjna, na 250 miejsc, jest tak, scena. Tak, ale tu będziemy mieli takie pełne wyposażenie. Jakbyśmy chcieli te sekcje sportowe, które prowadzimy, czy to w ramach koła sportowego, tak, czy w ramach klubu AZS-u, prawda, że moglibyśmy też odbywać teraz będziemy już te to wszystkie zajęcia prowadzić u siebie, nie tak jak do teraz wynajmujemy sale gimnastyczne praktycznie w całym Sanoku. Bo to, co jest też ważne, że te wielkie uroczystości ważne dla uczelni, to już będziemy robić na własnym swoim obiekcie, prawda? Tak. Nie będziemy musieli wynajmować sal, dostosowywać się do terminów innych instytucji. Dlaczego szkoła w Sanoku? Początkowo sama byłam tym zdziwiona. Jednak ta szkoła jest bardzo tutaj potrzebna. Sanok jest ośrodkiem bardzo oddalonym od dużych ośrodków akademickich. Młodzież, ludność tego regionu nie jest ludnością zbyt zasobną. Jak wiem teraz już od studentów, wielu z nich, gdyby nie ta uczelnia, w ogóle nie podjęłoby żadnych studiów, bo ich rodziny czy rodziców nie było stać na to, żeby finansować ich pobyt w dużych ośrodkach akademickich. Poziom kształcenia nie jest wcale, nie tylko mówię o naszej sanockiej uczelni, ale i o innych PWSZ-ach, niższy ani gorszy niż w uczelniach akademickich. Dlatego, że mamy nauczycieli akademickich z Krakowa, z Uniwersytetu, mamy z AGH, mamy z Politechniki, mamy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Politechniki Rzeszowskiej, z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z Uniwersytetu Koszyckiego. To jest taka misja i wizja tych szkół w regionie, że one mają przede wszystkim kształcić młodzież na potrzeby rynku regionalnego. Prowadzimy mechanikę i budowę maszyn. Na tym specjalność z takim nachyleniem mechanicznym informatykę stosowaną w technice, a teraz od wakacji otwieramy mechatronikę. Tutaj nie wiemy, jakie będzie zainteresowanie, bo cóż, mechatronika jest to po prostu obsługa cyfrowa najnowszych tych maszyn cyfrowych. Tutaj jeszcze ten przemysł nie dotarł, natomiast w dużych miastach kierunki te cieszą się, bo to jest przyszłość, cieszą się dużym zainteresowaniem. Istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia, na pracowników medycznych. Stąd też u nas kierunek pielęgniarstwo, a 2 lata temu nowy kierunek ratownictwo medyczne. Pacjent już jest przygotowany w ten sposób. Informuję pacjenta, jaki zabieg będę wykonywać, że będzie to wstrzyknięcie. Czekam momencik, aż wyschnie nam środek antyseptyczny. Napinam pośladek. Należy reagować na wszelkie uwagi pacjenta, typu drętwienie, ból, zmiany jakiejś samopoczucia i cały czas należy z pacjentem utrzymywać kontakt. Szybki rozwój uczelni nie byłby możliwy bez inwestycji z udziałem unijnych dotacji, a w ostatnich latach przeprowadzono ich wiele i w planach są kolejne. Panie Arku, ten plac już został oddany wykonawcy.
I teraz jak sieć komputerowa tu będzie doprowadzona? Za 2 miesiące powstaną tutaj fundamenty. Połączona sieć informatyczna zostanie z budynkiem tutaj widocznym B, plus jeszcze od budynku nowo projektowanego pójdzie sieć światłowodowa do budynku F. Przewidziane są 2 infokioski dla studentów oraz zainstalowanie hotspota. Środki unijne pomagają nam w wykonaniu niektórych inwestycji. Było to modernizacja budynku magazynowego na cele dydaktyczne oraz rozbudowa i modernizacja budynku przy ulicy Rejmonta 6. Ponieważ brakowało pracowni, sal wykładowych, wszystkie pomieszczenia zostały przeznaczone na dydaktykę i to chyba już w pełni mamy zaspokojone. Około 3000 m2 powierzchni użytkowej zwiększyło się. Energia elektryczna jest czysta, energia elektryczna da się szybko przesyłać. Energia elektryczna ma łatwo zmieniające się parametry. Jest ekologiczna, bo prądnica wytwarzająca tą energię nie szkodzi środowisku. W Instytucie Technicznym mieszczą się 2 aule wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Ale realizacja unijnego projektu to także wyposażenie nowoczesnych laboratoriów fizyki, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, metrologii, mikroprocesorów, języków programowania, sieci komputerowych i sztucznej inteligencji, systemów CAD/CAM oraz 4 sale ćwiczeniowe. Kierujemy się w stronę tych nowych kierunków atrakcyjnych, w kierunku mechatronicznym. Mamy również akredytację dla kierunku mechanika i budowa maszyn i w tym zakresie jesteśmy już w pełni przygotowani do prowadzenia nowych ćwiczeń. Mamy nowoczesny sprzęt komputerowy, wykorzystujemy coraz bardziej internet. Możemy się nim znakomicie posługiwać i poprawiać sobie funkcjonowanie poprzez szybką informację. Do niedawna na uczelni funkcjonowała stara sieć internetowa o przepustowości zaledwie 100 megabitów na sekundę. Dziś po zrealizowaniu unijnego projektu przepustowość jest 100 razy większa. Sieć, którą zastałem tu zatrudniając się, to była sieć będąca zlepkiem przeróżnych podsieci. Doprowadzało się internet czy system komputerowy tam, gdzie była w danym momencie potrzeba. Ciągle się coś psuło. No i elementem projektu to właśnie to było wykonanie bazy sieci okablowania strukturalnego. Ten budynek administracyjny jest okablowany kablami strukturalnymi kategorii 7, już na wyrost. Cała sieć ze względu na gniazdka wyprowadzeniowe sygnału ma kategorię 6A, ale my już mamy to powiedzmy na 15 lat do przodu. Kwestia wymiany tych gniazdek na nowe, jak się pojawią i jesteśmy w kategorii 7, czyli 10 gigabitów na sekundę to jest transfer, więc można spokojnie wideo online transmitować, do czego zresztą zmierzamy. Wyposażyliśmy pokoje administracyjne w zasilanie awaryjne, mamy centralny UPS. Ta sieć zarządzana jest przez centralny przełącznik sieci, który jest na tyle szybki, że pozwala nam w czasie rzeczywistym zbierać sygnał z 25 kamer, które docelowo tu zamierzamy mieć, z kilkunastu serwerów, no i oczywiście rozdzielać internet na wszystkie gniazdka, które są dostępne. Pozostałe budynki połączone są nie mniej szybką siecią światłowodową, bo 10-gigabitową. To zapewnia nam praktycznie tą samą prędkość przesyłu informacji, gdzie byśmy nie byli. I na tej bazie dopiero stawialiśmy usługi. A co my teraz mamy? Mi się wydaje, że socjologię. No, ale w której sali? 212. No nie wiem, trzeba sprawdzić. No tutaj na obok się sprawdzimy. A to chodź, co, rzucimy okiem. Dobra. Na terenie uczelni zamontowane zostały tak zwane kioski internetowe. Jest ich 5. To punkty publicznego dostępu do internetu. Ich przydatność docenia już Karol Pilch, student 2. roku specjalności komunikacja medialna.
Dla mnie informatyzacja to przede wszystkim bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie uczelni oraz infoboksy. Czyli też dostęp do internetu w momencie, kiedy student nie posiada laptopa lub komórki z dostępem do internetu. Pozwala to na sprawdzenie jakichś informacji w przerwie między zajęciami lub nawet w trakcie, przygotowanie się przed egzaminem, przypomnienie najważniejszych informacji. To także dostęp do strony internetowej uczelni oraz dziekanatu, na którym studenci mogą sprawdzić na bieżąco swoje oceny, średnią, przedmioty oraz prowadzących zajęcia. Informatyzacja przyczyniła się do większej multimedialności zajęć. Teraz wykładowcy chętniej wykorzystują internet w zajęciach, oglądamy filmy, fragmenty różnych seriali, oglądamy obrazy, wyświetlamy fragmenty lektur, więc na pewno zajęcia są bardziej atrakcyjne niż dawniej. Wykładowcy przekonali się do tej formy zajęć. Zarówno nowoczesna baza dydaktyczna, jak i szybka sieć internetowa sprzyjają rozwojowi także kół zainteresowań wśród młodzieży. Uczelnia pod tym względem od 2 lat zajmuje czołowe miejsca wśród kilkudziesięciu innych podobnych szkół. Jesteśmy po wydaniu starego numeru. Jak widzicie, wyszedł całkiem w porządku, chociaż tutaj nie podoba mi się, że stosujemy 3 kropki w tytułach. W lidach także moglibyśmy stosować trochę mniej nazwy naszej uczelni. Wśród tytuły niekoniecznie muszą się zaczynać na początku. To jest bardzo ciekawy artykuł o euro. Tutaj Grzesiek bardzo dobrze napisałeś. No ale teraz trzeba pomyśleć nad czymś nowym. Nie wiem, czy macie jakieś pomysły. No ja myślałam, że może o tej nowej galerii Woksińskiego, bo teraz ma być w maju nowa, otwarta galeria. Robisz też zdjęcia? Spróbuję. Dobrze, to później przerzucisz je na nasz serwer uczelniany. Ja myślałem, żeby napisać artykuł z ogólnopolskiego spotkania prasy akademickiej. Mhm. Też porobić kilka zdjęć. Jakoś na pewno to... Będzie. Tak, będzie. Chodzi, że będzie Jarosław Kuźniar. Tak. No i... Coś... Dobra, to może być temat numeru. Pełną parą działa także wirtualny dziekanat. Dużym ułatwieniem dla studentów jest też elektroniczna tablica ogłoszeń. Elżbieta Zięba, kierownik działu toku studiów, nie ma wątpliwości, że to są ważne ułatwienia zarówno dla studentów, jak też pracowników uczelni. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy podpisać, tutaj był błąd w indeksie. Czy możemy to tutaj załatwić? Informatyzacja ułatwia nam pracę i ogranicza dokumenty, które wydajemy. A także ogranicza niejako kontakt studenta z nami, czyli nie zmuszamy studenta do tego, żeby przychodził do nas i załatwiał mnóstwo spraw, tylko może teraz te sprawy załatwić drogą elektroniczną poprzez właśnie system e-dziekanatowy. Od początku przyszłego roku akademickiego planujemy zupełnie zlikwidowanie indeksów papierowych. Przejdziemy na system elektroniczny. Będziemy mieć wydruki komputerowe na podstawie danych, które do systemu wprowadzają wykładowcy. I w momencie zatwierdzenia takiej oceny przez wykładowcę, my mamy ją widoczną już w systemie. Zresztą zarówno my, jak i student. Do tablicy informacyjnej dane wprowadza dział toku studiów na podstawie oczywiście informacji uzyskanych przez wykładowców. Teraz student nie dość, że może sobie tą tablicę elektronicznie odczytać, to równocześnie identyczną informację dostaje na swoją indywidualną skrzynkę w e-systemie. Język polski jest językiem fleksyjnym, w związku z czym deklinacja jest bardzo ważna w poprawnym funkcjonowaniu języka, w gramatycznym posługiwaniu się językiem. Nadmienię tylko może tak przy okazji, że dzisiaj nieprawidłowa odmiana albo w ogóle unikanie odmiany staje się zjawiskiem coraz częstszym, a szczególnie jeżeli chodzi na przykład o liczebniki, prawda? W ogóle odmiana liczebników, moglibyśmy powiedzieć, zanika. W ramach projektu rozszerzono system o transmisję strumieniową sygnału audio i wideo. Pojawiła się więc możliwość rejestracji kamerą zajęć i wykładów, a nawet ich transmisję na żywo przez internet. Unowocześniony został też system zarządzający uczelnianą biblioteką. Jeżeli pan nie pamięta tytułu, proszę włączyć funkcję zapytanie o słowo w dowolnym indeksie. Tę frazę, którą pan szuka, proszę wpisać. System będzie poszukiwał żądanej książki poprzez słowo w treści, tak zwane słowo kluczowe.
Biblioteka w sieci to przede wszystkim duży plus dla użytkowników, dla naszych czytelników, ponieważ mogą przeglądać katalog, mogą też logować się na konto, można zamawiać, rezerwować, prolongować książki z naszej biblioteki. Natomiast tutaj w czytelni biblioteki można korzystać też z dostępu do baz abstraktowych, pełnotekstowych, również do czasopism pełnotekstowych. Biblioteka w sieci umożliwia przede wszystkim możliwość retrokonwersji, czyli pobierania opisów bibliograficznych do bazy danych, opracowania i formalnego, i rzeczowego. Jest w całości prowadzony komputerowo, nie mamy tutaj katalogów kartkowych, a więc i poszukiwanie książek, też wypożyczanie, wszystko odbywa się automatycznie. W planach mamy stworzenie biblioteki cyfrowej. Jest już w tej chwili sprzęt, skanujemy właśnie zbiory. W oparciu na razie o publikacje własne, czyli w tej chwili to są zeszyty naukowe PWSZ. Na terenie uczelni działają także dwa publiczne punkty bezprzewodowego dostępu do internetu, tak zwane hotspoty. Nadajniki umieszczone są na dwóch budynkach. Grube wojskowe mury uczelni tłumią jednak sygnał, stąd też Wi-Fi jest nastawiony na odbiór przed budynkami. Jednak te inwestycje w nowoczesną sieć IT na uczelni to dopiero początek. Panie dyrektor, tu mamy w tej chwili podgląd z naszych kamer monitoringu. Jest ich na razie kilka, ale myślę, że kiedyś to zwiększymy. A ta serwerownia, czy ona rzeczywiście spełnia na dzień dzisiejszy wszystkie nasze oczekiwania, a jak na przyszłość, ponieważ stopniowo tę informatyzację będziemy chyba poszerzać, prawda? Jest to zbudowane z dużym stopniem skalowalności i na tym możemy dopiero bazować, budując już teraz trochę strukturę informatyczną, doposażając między innymi administrację. Chcieliśmy zrobić elektroniczny obieg dokumentów na terenie uczelni. Troszkę nas ministerstwo zobligowało do pewnych działań, które byśmy chcieli też postawić na tej sieci. To będzie badanie losów absolwentów, a więc zakupienie oprogramowania. Doposażymy też biuro karier, bo to będzie przydatne studentom. Będzie też można dzięki automatyzacji informować pracodawców, mieć oferty od pracodawców dla studentów, którzy będą już oczywiście zainteresowani podjęciem pracy po obronach swoich licencjatów. Funkcjonowanie takich uczelni mniejszych, które jeszcze ciągle muszą walczyć o swoją pozycję w środowisku akademickim, które muszą wzmacniać swój profil, prawda, swój wizerunek, czynić stabilnym, jest bardzo trudne. Środków nie przybywa, szkolnictwo przechodzi też w dużym stopniu na system grantowy, czyli jeżeli chcesz coś robić, to zawalcz o grant, a nie czekaj na gotowe pieniążki, na gotową dotację z ministerstwa. My stajemy się konkurencją, może nie dla uczelni akademickich, ale dla uczelni prywatnych. Dlatego, że my kształcimy dobrze, ale kształcimy też taniej, dużo taniej. Obecnie posiadanie wyższego wykształcenia staje się standardem. Standardem musi być też jakość nauczania, a także reagowanie na wszelkie zmiany na rynku pracy. I to w Sanoku udaje się całkiem nieźle. A w kolejnym programie sprawdzimy, komu zależało na rozbudowie trasy Lutcza-Krosno i kto na tym skorzystał. Zapraszam za 2 tygodnie.